Wracaj, Karolku! Przepraszam panią, ale muszę lecieć. Halo! Halo! Chcę kupić los! Halo! Jeszcze nie otworzyłam, przyjdź później. Tam jest! Łap go! Już po mnie! Gdzie on jest? Co teraz? Siedź prosto! Uwaga, uwaga! Zaczynamy sprzedaż losów na łup pirata! Spróbujcie szczęścia! Z drogi śledzie, bo król jedzie! O nie! Zanim dojdę, któryś z nich na pewno wylosuje los 42. Tylko spokojnie, myśl, co zrobiłby raper saper? W tej sytuacji zwykły śmiertelnik by się poddał, ale ja wyeliminuję swoich wrogów po kolei i będę triumfował! Dobra, kto pierwszy? Ordynarny Olo, łatwizna! A, jesteś! Zrobię z ciebie miazgę! Stary luzik, nie pożałujesz! Dam ci numer losu, który wygra. Serio? Jasne! Oczywiście pod warunkiem, że dasz mi piątaka. Stoi! Numer 95. Cześć, Roch. Chyba wiesz, że główna nagroda to skok na bungee, co? Skok? A druga to dwa skoki na bungee. Tylko nie próbuj się wepchnąć. Nie muszę. Wiem, który los wygra. Kupisz? A, no to który los wygrywa? Numer 42. Naprawdę, słowo. Numer 42 to zwycięzca. Wisisz mi piątaka? Karolku, naprawdę myślisz, że dam się nabrać? O, wybieram 31. Dobra, łatwo poszło. O nie, muskularny miecz przepchał się. Nie ma 42! Muskularny miecio ma mój los! Mieciu, dam ci za ten los piątaka. Nie wiem. I dorzucę nową piłkę. Nie wiem. Dobra, dobra. Piątaka, nową piłkę i plakat z zabójczym szczurem. Nie wiem. Patrz, Karolku, kupiłem bilet na Wyspę Skarbów i jeden los na loterię. Spadaj, mały, jestem zajęty. Umowa stoi? Ekstra! Przyniosę ci to, co umówione. 75? Wypchaj się z tym papierem! Ktoś inny ma mój los. Damian? Damian ma mój los! Damianek! Damianek! Wracaj tu! Słuchaj, mały, masz numer 42. Chcę go mieć! Dam ci za niego piątaka. O, ale mnie on się podoba, jest mój. Uważam, że powinienem go zatrzymać. Ile? Dychę. 42? Tak! Chodź, będzie wesoło! Dasz radę, dasz radę, dasz radę! Uwaga, uwaga! Posiadacze losów łupu pirata! Za chwilę ogłosimy zwycięzcę! Słyszałeś? Zaraz odbierzemy nagrodę! Naprawdę mi przykro, śliczna panienko. Wygrywa los... Los... numer 42! Tak! Oszukałeś mnie! Powiedziałeś prawdę! Oszukał! To moje! Niestety, Karolku, ty masz los na loterię, nie do skrzyni skarbów. Kto ma los 42? Ja. Miałeś dwa losy 42? Za mój wiek w psich latach! Moje życie skończyło się! Posiadacz losu 42 zechce podejść do stanowiska i odebrać swoją nagrodę. Zaraz, co słyszę? Wygrałem na loterii? Z drogi! Przejście dla zwycięzcy! 42, 42, mój numerek wygrywa! Gratuluję, Karolku! Yeah! It's so easy being me, I'm hard.
wyszło na moje! Au, au, Karolko! Trzymaj się! Natychmiast wstań! Karolko! Stój! Widzisz, Bandziu? Mówiłem ci, że nie wygramy. Koniec. Unieważniam bieg. Dlaczego? Karolku, ty koszmarny chłopcze. Jeśli myślisz, że cię odeślę do domu, to się mylisz. Będziesz tu z nami cały dzień. Cała grupa idzie za mną. Zapłacisz mi za to? Na tym polega kłopot z Dniem Sportu. Wyzwala z ludzi to, co najgorsze. Nie bójcie się. Jajka są na twardo. Na miejsce? Gotowi? Start! I niech nikt się nie rusza, dopóki się nie dowiem, kto przyniósł te surowe jajka. Pan Lukat Toporska, powiem prawdę. Więc? Damianek. Za chwilę rozpocznie się ostatni wyścig dnia na 400 metrów. Tym razem dołożę ci, Karolku. Mam to w nosie. To tylko głupi wyścig. Na tym polega twój problem. Ciebie nic nie obchodzi i dlatego nigdy nie wygrywasz. Wcale nie. Na miejsca! Absolutnym zwycięzcą wszystkich konkurencji na świecie jest Karolek! Gotowi? Karolek? Zakładamy się o ostatnią gumę, że wygram. Guma? Guma? Eureka! To jest to! Słodycze! Start! Ej! Czy ktoś chce cukierka? Cukierki! Staćcie na to! Ej, Krzyś! Krzyś! Mam ostatnią gumę! Rzucam ci! No wiesz, wiem, że masz ochotę! Tak! Co? Jesteś nowym mistrzem szkoły na 400 metrów! Nie mam odwagi powiedzieć mamie, że mi się nie powiodło. Rozczaruję ją. Tak na mnie liczyła. Coś ci dam. Pokaż jej to. Ale to twoja nagroda. Nie, to jest moja nagroda. Ta jest za jajka. Zabrałeś? Unieważniono wyścig. Na co mi ten puchar? Jest twój. Za pół twojego kieszonkowego. Ale... Stoi. Damianek, wiedziałam, że znowu wygrasz. Karolek. Karolek. Jestem z was taka dumna. Jak powiedział Damianek, wcale nie liczy się wygrana. Tylko klasa zawodników. Zwycięzca! So easy being me, I'm Hard Henry. A
dziś pobiję swój rekord na 1000 metrów. Cała grupa do basenu. Karolku, nie mów mi, że... Przykro mi, proszę pana, ale dziś nie będę pływał, bo... Dość wymówek, Karolku. Nie bądź koszmarny. Nie obchodzi mnie, czy tym razem masz objawy trądu czy dżumy. Dziś będziesz pływał. Przebieraj się. No już! Chciałbym, proszę pana, ale niestety zapomniałem kąpielówek. Tu są dyżurne. Wybierz. Cudzych w życiu. Przebierz się. Mam niby przepłynąć całe 5 metrów i się nie utopić? Karolku, Karol! To najzwyklejszy tchórz, proszę pana. On boi się wody. Oczywiście, że się nie boję. Ja kocham wodę. Spójrzcie na to. Karol, płyń! Naprawdę chcesz być jedynym dzieckiem w klasie, które nie zdobędzie odznaki za przepłynięcie 5 metrów? Karolek powinien zdobyć specjalną odznakę w kształcie tonącego kurczaka! Dobra! Płynę! I już! 5 metrów! Proste! Czy mogę już wyjść? Karolku, czy ja wyglądam na głupca? Podchwytliwe pytanie. Kazałem ci pływać, nie chodzić. Idź na płytką wody i poćwicz. Nie wyjdziesz z basenu, póki nie zdobędziesz odznaki za przepłynięcie 5 metrów. Płytka woda. Szkoda, że nie kazał mi iść do Brodzika. Co ci się stało? A tak się cieszę, że mogę się uczyć pływać. Ej, uważaj, dokąd płyniesz. Przepraszam, szukam czegoś. Wypatruję tego, no wiesz, rekina. Rekin? Eureka! To jest to! Roch, odnośnie rekina. Są nowe wieści. Przedostał się do kanalizacji. O, nie. Tak, pewnie teraz płynie pod basenem główną rurą i wypłynie tam, gdzie jest najgłębiej. Nie. Tak, tylko nikomu ani mrumru. Ustawić się w szeregu. Nawet Piotrusiowi? Dobra, wiem, że on umie dotrzymać tajemnicy. Przez jakieś 5 sekund. No co jest? To dzień zaliczania. Dlaczego? Dlaczego nikt nie pływa? Nie chcemy pływać! Ani dać się zjeść rekinowi! Jakiemu rekinowi? Jeśli zaraz nie wrócicie do wody i nie zaczniecie pływać, sam was pogryzę! Nie żartuję! Pływać! O, ja proszę pana, mówiłam, że to idiotyczna plotka! Czy ktoś widział moją płetwę? No co, zaczniecie pływać czy nie? Tylko uważajcie na rekina! Karolku, przestań! Nikt już nie wierzy, że w wodzie jest rekin! Nie? A co to jest? Rekin! Rekin! Ojejku! Rekin! Rekin! Kim? Jest tuż za tobą. Co? Wcale nie. Teraz dasz mi swoje kieszonkowe, czy poczekać, aż wrócimy do autobusu? Dzięki tobie Karolek nauczył się pływać. Brawo! Za udawanie rekina zostaniesz po lekcjach. Gratuluję, Karolku. No tylko ty zdobyłeś dziś odznakę. Nie dość, że przepłynąłeś 5 metrów, to jeszcze zrobiłeś to najszybciej w naszym kraju. Jesteś nowym rekordzistą. Olimpiado! Nadchodzę! It's so easy being me. I'm hard-headed.
hamburger z frytkami? Znajdzie go pan w karcie dań na śniadanie, ale teraz nie podajemy śniadań. Na przystawkę zamów escargo, nie zawiedziesz się. Escargo? Co to jest? Ślimaki. Też coś, ale wymyślił ślimaki w eleganckiej restauracji. A jako danie główne flaki, ale się nie odważysz, bo jesteś tchórzliwy jako kurczak. Nie kompromituj mnie. Zamawiam ślimaki i flaki. O, dobry wybór. To nasza specjalność. Et voilà. O, ochyda. Ciekawe, czy dasz radę. Dwie dychy, Karolku, dwie dychy. Niezłe, smakują jak guma do rzucia. Skosztuj, Wojtuś. Są super, naprawdę. Córeczko, przestań siorbać. Tak, mamusiu. I nie zostawiaj jarzyn. Tak, mamusiu. Karolek? Dobry wieczór, paniom. Widzę, że są panie zadowolone z jedzenia. Proszę, jakie maniery. Jestem pewna, że w twojej klasie ich nie nabrał. Zut alors, tylko dwie krople. La suspeche jest zbyt pikantny dla polskich gardeł. Czyżby monsieur się zgubił? Nie, nie. Mój kuzyn zapomniał poprosić o la suspeche do swojego dania. Chciałem przekazać kucharzowi. Pan powiedział mnie, ja przekażę kucharzowi. Dziękuję. Mój kuzyn lubi bardzo pikantne jedzenie. Co najmniej 5 kropli. Córeczko, jak jesz, zamykaj usta. Przysięgam, że widzę twoje migdałki. Mamo! Pozwól, młodzieńcze. Mam nadzieję, że moja córka dobrze cię uczy. Mamo! O tak, bardzo dobrze. Do widzenia. O, uroczy chłopak, sama słodycz. Ależ, mamusiu, to jest najgorszy łobuziak w mojej klasie. Bo ty nie masz podejścia do dzieci. Wreszcie, ukoronowanie uczty. To straszny kalmar. Nie lubię kalmarów. A ja nie lubię pomidorów. A ja nie lubię buraczków. O, ciociu Bello, trafiłaś w 10. O, nie macie pojęcia, jak się cieszę. A teraz delektujcie się każdym kęsem. A dla pana, monsieur, specjalność naszej restauracji, flaki. Wiesz co, nie tknąłbym tego nawet za dwie dychy. Po ślimakach nie może być nic gorszego. Delicje! Czemu nie jecie? Tu wszystko jest wyborne. Istotnie. Wojtusiu, jak ci smakuje ostry sos? Córeczko, czemu wstałaś od stołu? Madame, proszę wyjść. Pani syn nie dorósł do naszej restauracji. To przykre, że tak traktują gości. Nie jem. Ja także dziękuję. Pa, buraczki. Chyba mówiłeś, że wszystko ma być zjedzone, prawda? Proszę, twoje dwie dychy. I chodźmy poszukać normalnego jedzenia. Gratuluję, młodzieńcze. Jesteś przeciwieństwem swojego przyjaciela.